naszych innych. Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzika reprywatyzacja w Warszawie kojarzy nam się dzisiaj przede wszystkim z pracami komisji weryfikacyjnej i z tymi nieprawidłowościami, które dzięki między innymi pracom komisji wychodzą na światło dzienne. Ale dzika reprywatyzacja to też walka lokatorów, którzy byli przesiedlani z tych kamienic, jak byli nazywani również wkładkami mięsnymi, proszę Państwa. I dzisiaj cofniemy się w czasie, aby porozmawiać o wyjątkowej postaci, postaci symbolu walki z dziką reprywatyzacją, świętej pamięci Jolancie Brzeskiej. Moim Państwa gościem w studiu jest Ewa Andruszkiewicz, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy może od pytania, jak Pani poznała, w jakich okolicznościach poznała Pani Jolantę Brzeską? Poznałam, ponieważ zostałam napadnięta przez tych samych przeciwników procesowych, którzy wdarli się do mojego życia. I kiedy zorientowałam się, że mam do czynienia nie z żadnymi spadkobiercami, tylko z mafią, znalazłam w Google'ach nazwisko człowieka, który następnie mi wytaczał procesy, różne straszył i tak dalej, i tak dalej. I tenże człowiek okazał się być jednym z napastników, którzy próbowali w nocy wedrzeć się do mieszkania państwa Brzeskich. Państwo Brzescy mieszkali na Nabielaka i bardzo dzielnie odpierali ten atak. Tekst o tym całym zdarzeniu ukazał się na stronie lokatorzy.pl i był właściwie no najbardziej chyba takim znamiennym tekstem, który zaczął gromadzić, bo nie tylko ja wpadłam na ten tekst. Mnóstwo ludzi trafiło do Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, bo jak wpisywali jedno z dwóch nazwisk, Masalski lub Mosakowski, jeśli się z nimi zetknęli, to natychmiast wyskakiwał im w Google'ach ten właśnie tekst. Wszyscy żeśmy zaczynali szukać kontaktu z tą Brzeską właśnie. Jola była osobą, która była bardzo prawa. Jej taka niezłomna postawa brała się przede wszystkim chyba z tego, że ona sama starała się całe życie żyć bardzo uczciwie. Ja nie wiem, czy ona kiedyś przeszła na czerwonym świetle. Naprawdę. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo Jolantę Brzeską kojarzymy właśnie z tej wyjątkowej walki z dziką reprywatyzacją, z tej wyjątkowej odwagi w walce z układami reprywatyzacyjnymi w Warszawie. A jaką osobą była właśnie prywatnie? Więc myślę, że właśnie ta prawość jej, taki moralny kręgosłup bardzo mocny, to było to, co sprawiło, że ona się nie była w stanie pogodzić absolutnie z tym, co się w Warszawie działo. W momencie, kiedy to ją dotknęło, a dotknęło wcześniej, w 2006 roku, była ta decyzja zwrotowa, a potem okazało się, że właśnie właścicielem jest facet, który nigdy nie był w żadnych księgach wieczystych, a w ogóle nie było domu w 1945 roku jeszcze. Jeszcze to jest taki ciekawy element, bo to rodzice Joli ten dom odbudowywali. Więc między innymi, bo wszyscy, którzy tam mieszkali, to brali udział w odbudowie tego domu, który był zburzony. Ona dociekała, co takiego mogło się wydarzyć. W ogóle skąd ten człowiek się wziął w tej kamienicy? Nie jest żadnym spadkobiercą. To były same początki odkrywania tych mechanizmów i ona próbowała na własną rękę robić to, co dzisiaj robi komisja weryfikacyjna. Szukała dowodów na to, że to jest nieuczciwe, że nic się nikomu nie należało, a jednak no, cała masa ludzi została przez
zwykłych oszustów, którzy się podszywali pod jakichś spadkobierców, została po prostu tak brutalnie potraktowana, że ona nie była w stanie się z tym pogodzić, bo to wszystko było niezgodne z prawem. Ona miała pełną świadomość tego i jednocześnie wszelkie jakieś ruchy, żeby zawiadomić policję. Policja podczas tego włamania przyjechała i stwierdziła, że właściciel przecież ma prawo przyjść do swojego własnego mieszkania. Czyli Nosakowski, który napadł na nią w nocy, który jak się okazało w trakcie tego napadu, zameldował się u niej w mieszkaniu. Kto go zameldował w tym mieszkaniu? Więc mało, że nękana jeszcze, to jak policja przyjeżdża, to jeszcze próbuje jej wmówić, że ten pan ma prawo przyjść do siebie, do domu i przyprowadzić kolegów. Prawda? Bo tam z 10 chłopa było kopiących w drzwi i wycinających piłą zamki i zawiasy. Jola się nie umiała z tym absolutnie pogodzić i szukała tego, czego dzisiaj komisja, dowodów na to, że to było przestępstwo. Ale po pierwsze, nigdy nie byliśmy traktowani jak strona. Nikt nam żadnych informacji nie udzielał. Nie mieliśmy dostępu do żadnych akt. No, po prostu byliśmy traktowani jak takie zbędne przedmioty. I to jest coś, z czym ona się nie umiała pogodzić. To jest jedna strona. I tak się rozpoczęła ta nierówna walka lokatorów o swoje prawa, o to, żeby być traktowanymi tak po prostu po ludzku i żeby też państwo broniło swoich obywateli w odpowiedni i skuteczny sposób w sytuacji, kiedy zostali pokrzywdzeni. No tak, ale państwo się do nas odwróciło plecami. No, przepraszam. Przez wiele, wiele Przez lat Przez wiele jeszcze. Lat przecież nie działało nic. Nie działała policja, nie działała prokuratura, nie działały sądy, które traktowały nas dokładnie tak samo jak ci policjanci, co przyszli wtedy w nocy na tą awanturę do Brzeskich, gdzie po prostu mówili, że my nie mamy żadnych praw. My mamy się wynosić. Jola miała przecież eksmisję zasądzoną bez prawa do lokalu socjalnego, podobnie zresztą jak ja. I to były kary, jakie żeśmy ponosiły. Znaczy sąd nas karał za to, że nie chciałyśmy pójść na ugodę z mafią, po prostu z mafią. Mówiła pani o początkach tej walki z dziką reprywatyzacją w Warszawie Jolanty Brzeskiej. Jak ta walka się rozwijała? Jakimi sprawami jeszcze zajmowała się Jolanta Brzeska? Znaczy przez te lata, które razem działałyśmy w Warszawskim Stowarzyszeniu Lokatorów, no nie ulega wątpliwości, że wszystko się skupiało wokół Joli. Jola miała nieprawdopodobną zdolność czytania tekstów prawniczych. Ona po prostu wszystko rozumie. Ja zawsze rozumiałam opacznie. Ona się śmiała i mówiła, słuchaj, przeczytaj jeszcze raz, ale tak ze zrozumieniem, wiesz, nie życzeniowo, jak ty zwykle czytasz. Zarzucała mi, że ja po prostu odczytuję to, co ja chciałabym odczytać, a tam jest treść zupełnie inna. Miała świetne wyczucie prawa, co zresztą wiele osób i prawników podziwiało właśnie u niej, że ogromne zainteresowanie, pasja w ogóle, z jaką podchodziła do tych ustaw, do kodeksów, i wszystko pamiętała, co było, gdzie, który artykuł o czym mówi. No mogłaby dostać doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Ale poza tym tak się składało, że jeżeli cokolwiek się działo, jeżeli ktokolwiek miał problem, to wszyscy dzwonili do niej. Jej telefon działa jak telefon zaufania albo jakiś tam alarmowy straży pożarnej. Ja pamiętam taką sytuację, jak zadzwoniła do mnie, było chyba po 10 wieczorem i mówi tak, słuchaj, co robisz? Ja mówię, no siedzę i rysuję. Możesz do mnie, nie. Słuchaj, bo jest straszna sprawa na francuskiej, wdarli się do mieszkania tych młodych ludzi, czy możesz do nich pojechać? Ja mówię, ja nie mam samochodu. Magda wzięła samochód, jej córka, i nie mam jak do nich dojechać o tej porze. Ja mówię, Jezus Maria, już po ciebie jadę. Ona mówi, nie wiesz co, może ty to załatwisz sama. Ale tak było, że wszyscy do niej dzwonili i ją informowali, jeśli dzieje się coś złego. I ona miała natychmiastową reakcję, nawet jeśli sama nie mogła, no bo o tej godzinie na Saską Kępę z Mokotowa nie miała się jak dostać, to wiedziała, do kogo zadzwonić, kto będzie mógł pojechać. Reagowała natychmiast i za to była
bardzo szanowana przez wszystkich i bardzo ceniona, a przeżywała te sprawy innych ludzi tak samo jak swoje. Śmierć Jolanty Brzeskiej do dzisiaj nie pozostaje wyjaśniona. Czy wtedy, kiedy panie wspólnie walczyłyście z dziką reprywatyzacją, czy Jolanta Brzeska zwierzała się, że się kogoś boi, że ktoś jej groził, czy była ostrożna też w swoim postępowaniu? To znaczy, ja czasami jestem wściekła na nią, ponieważ przy jej wiedzy, przy jej inteligencji, ona była przekonana o tym, że morderstwo im się nie kalkuluje, a tymczasem się skalkulowało i to właśnie na niej. Natomiast była bardzo ostrożna i wielokrotnie się zastanawiałam nad tym, że to jest niemożliwe, żeby te dwa typy, które ją prześladowały przez tyle lat, żeby one ją wyciągnęły z domu. Ona wszystkim mówiła, że nie wpuszczać do domu. Macie prawo odmówić i nawet z policją. Policję możecie wpuścić, a oni mają zostać za drzwiami. No, to w praktyce nie zawsze tak było, bo czasami policja po prostu ich wprowadzała do nas do mieszkania. Niestety tak też bywało. Ale Jola uczyła nas naszych praw, bo my tak naprawdę nie znamy swoich praw i nie wiemy, co nam wolno, a czego nam nie wolno. Nie podejrzewamy, bo wydaje nam się, że my jesteśmy bezpieczni, ale w momencie, kiedy właśnie wchodzimy na ścieżkę wojny z mafią, to okazuje się, że my nie potrafimy. Jola była tą osobą, która nas zawsze uświadamiała, więc ja nie wierzę, że oni dwaj ją wyprowadzili z domu. Natomiast ja mam swoją koncepcję. A czy mogłaby się pani podzielić tą koncepcją z nami? Była rzecz bardzo dziwna. Mianowicie, już tuż przed tym, zanim Jola została zidentyfikowana, ale już wiadomo było, że zaginęła. Była u niej córka w domu, razem z przyjaciółką, naszą wspólną Joli i moją, Wandą Pradzioch. I na stole w pokoju znalazły 3 egzemplarze spisów przedmiotów do licytacji komorniczej. Pod tym spisem to było pisane długopisem przez kalkę. Zazwyczaj komornik wręcza taki spis z komputera, prawda? I to były 3 egzemplarze dla Joli, dla jej córki i dla jej wnuka 6-letniego wówczas. I pod tym był podpisany komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, Krzysztof Łuczyszyn. To był komornik, który mnie eksmitował pół roku wcześniej. Jola znała nazwisko mojego komornika. Wydaje mi się absolutnie nieprawdopodobne, żeby ona, wiedząc, że ma tego samego komornika, nie zadzwoniła do mnie popytać o szczegóły, jak to było. Ona nie była przy mojej eksmisji, wiedziała tylko, że to było draństwo, co zrobił komornik. Wiedziała o tym, że to jest drań, który pracuje dla Mosakowskiego. Więc nie ma możliwości, żeby ona do mnie nie zadzwoniła. Ja mam takie podejrzenie, które zresztą zgłaszałam policji, że ona się dowiedziała tego dnia, 1 marca 2011 roku, o tym, że ma komornika. Że ona wcześniej o tym nie wiedziała. Ona była w piątek, była na piwie z grupą. I mówiła o tym, że wygenerowali jej długi, ale nic nie mówiła o komorniku, córce nie powiedziała. Więc jedyną osobą, jak już wspomniałam, Jola była osobą niezwykle prawą. I jak ja miałam komornika, ona mi mówi: słuchaj, od komornika nie uciekniesz, pamiętaj. Ich możesz nie wpuszczać, ale z komornikiem. Jaką rolę mógł odegrać ten komornik? Wyprowadzić ją z domu. Myślę, że mógł ją wyprowadzić z domu po prostu, bo ona wiedziała, że z komornikiem po prostu musi współpracować, że każda
ucieczka przed komornikiem nie ma sensu, bo on i tak ją złapie. W związku z tym lepiej jest współpracować. Te trzy egzemplarze, antydatowane moim zdaniem sprzed tygodnia, jest na monitoringu zapis, jak ona rano, w 7:30 rano wychodzi z poczty z plikiem kopert. Prawdopodobnie tam były informacje o zajęciu komorniczym. Wychodząc po zajęciach, o pierwszej była w banku. W banku musiała się dowiedzieć, że ma zajęte konto. Wyjęła wszystkie pieniądze, po czym wróciła do domu i niewykluczone, że ten łobuz po prostu do niej przyszedł, robił ten spis, po czym powiedział, że coś tam dla niej ma w samochodzie i ona z nim mogła wyjść. Ewa Andruszkiewicz, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i te informacje, które pani nam przekazała. A państwa oczywiście zachęcam do pozostania z nami. Wracamy już po przerwie, a moim państwa gościem będzie Jacek Wrona, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego.